Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam na prezentację kieszonkowego projektora Philips PicoPix 3610. Cena takiego urządzenia to około 1400 zł. Przedstawię Wam teraz najciekawsze cechy tego urządzenia. Urządzenie posiada bardzo żywotną diodę LED i jasność 100 lumenów. Maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu wynosi aż 120 cali. Urządzenie ma wbudowany 1-watowy głośnik oraz baterię wytrzymującą do 2 godzin odtwarzania. Jest niewielkie i waży jedynie 280 gram. Nazwa projektor kieszonkowy nie jest tutaj przypadkowa. Łączy się z wieloma urządzeniami dzięki łączności Wi-Fi. Pracuje pod kontrolą systemu Android, a to daje nam praktycznie nieograniczone możliwości. Możemy ściągać aplikacje, surfować po internecie i robić wiele innych interesujących rzeczy. PicoPix może pracować także jako hotspot. Dzięki wbudowanemu panelowi dotykowemu kontrola nad nim jest dziecinnie prosta. W zestawie posiadamy także pilot zdalnego sterowania. Pilotem może stać się także nasz smartfon. PicoPix 3610 obsługuje wiele popularnych formatów audio i wideo. Poznaliście już najciekawsze cechy urządzenia. A teraz zobaczmy, co znajduje się w zestawie. Poza samym projektorem otrzymujemy praktyczny pilot zdalnego sterowania obsługujący większość funkcji. Wygodne etui, które zabezpieczy naszego PicoPixa w czasie podróży. Logicznie napisaną instrukcję w języku polskim. Przewód mini USB-USB do transmisji danych. Przydatny przewód mini HDMI, pełne HDMI. Ładowarkę sieciową. Oraz dwie wtyczki w standardzie europejskim i brytyjskim. Co do samego pilota, to jest niewielki, natomiast obsługuje większość funkcji projektora. Korzysta się z niego całkiem dobrze, natomiast żeby zadziałał prawidłowo, trzeba celować nim w projektor. Sam projektor wykonany jest bardzo dobrze. Co do jakości materiałów nie mogę się przyczepić. Natomiast projektor jest dość hałaśliwy i mocno się nagrzewa podczas pracy. Dużym plusem jest dioda LED, która ma ogromną żywotność, aż 30 tysięcy godzin. Przy okazji jest też bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne przy tradycyjnych dużych projektorach. Pokażę Wam teraz, co znajduje się na samym projektorze. Na lewym panelu umieszczono port USB. Prawy panel natomiast kryje włącznik oraz wejście AV. Na spodzie projektora znajdziemy gwint umożliwiający montaż go na statywie oraz porty umożliwiające montaż dodatkowych akcesoriów. Na górze umieszczono pokrętło regulacji ostrości oraz przydatny touchpad z kilkoma przyciskami. Na panelu tylnym umieszczono od lewej strony wejście na ładowarkę sieciową, port mini USB, wejście na kartę SD MMC, port mini HDMI oraz wyjście słuchawkowe, które oczywiście bardzo może się przydać. A teraz odrobina wrażeń z testów. Do czego właściwie może posłużyć nam ten projektor? Przede wszystkim dzięki kontroli systemu Android możemy zainstalować na nim dowolną aplikację na ten system. Czyli na przykład jakiś player odtwarzający formaty, których sam projektor nie widzi. Dzięki temu odtworzymy na nim praktycznie każdy rodzaj filmów. Do oglądania filmów nadaje się bardzo dobrze, ponieważ obraz wielkości 100 do 120 cali wygląda na ścianie po prostu świetnie. Minusem projektora jest dość niska jasność wynosząca jedynie 100 lumenów, co umożliwia użytkowanie projektora tylko w ciemnym pokoju przy zgaszonym świetle. Projektor świetnie nadaje się także do wyświetlania zdjęć i robienia pokazów multimedialnych. Jednak lepiej robić to na przykład z pendrive'a czy z wbudowanej pamięci, niż na przykład podłączyć komputer i wyświetlać pulpit komputera przez projektor. Wtedy obraz jest troszeczkę nieostry. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu podłączyć konsolę i cieszyć się grą na naprawdę dużym ekranie. Projektor posiada naprawdę bogate menu, w którym możemy skonfigurować wszelkie jego funkcje. Podsumowując, PicoPix 3610 to całkiem fajne urządzenie multimedialne. Możemy go zabrać ze sobą wszędzie, zapewnia obraz dobrej jakości o dużej przekątnej. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, zapraszam do szczegółowej recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl. Link macie w opisie filmu. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!